Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Bogdanem Trawkowskim i porozmawiamy na temat równowagi pomiędzy energiami żeńskimi i męskimi. Witam Cię. Witam. Napisałeś taką książkę o Ewie. Ewa była pierwsza. O co tutaj w tym chodzi? Gdyby jeszcze 20 lat temu zapytano się mnie, kto pokazał się na tym świecie pierwszy, to pewnie zgodnie z tym, co podaje Stary Testament, odpowiedziałbym, że Adam. I w pewnym okresie mojej życiowej drogi, a przede wszystkim moich terapeutycznych działań, podczas których zadawałem sobie pytanie, dlaczego tyle na naszym świecie cierpienia, dlaczego tyle nierównowagi, skąd ta nierównowaga, przyszła odpowiedź właśnie. Nierównowaga związana z brakiem harmonii pomiędzy pierwiastkiem męskim a żeńskim. Zacząłem ten temat drążyć, dociekać i jakby z innej strony przyszła odpowiedź, iż przecież rozród, czyli rozmnażanie się, należy do najniżej położonych, do pierwotnych sfer życia, a ta sfera przynależy przecież tylko i wyłącznie pierwiastkowi żeńskiemu, łącznie z czymś, co nazywamy partenogenezą lub dzieworóstwem. I tutaj nastąpiło pewne jakby zetknięcie się tych dwóch tematów, tak? Czyli poszukiwanie harmonii i odpowiedzi dlaczego nierównowaga pomiędzy pierwiastkiem żeńskim i odpowiedź na to, że ten sfera związana z rozrodem, z rozmnażaniem się należy do płci żeńskiej. I w tym momencie przyszło jakby takie oświecenie, jak to nazywam małe, i odpowiedź na pytanie, przecież to musiała być pierwsza płeć żeńska, bo przynajmniej pierwiastek żeński, pokazać się musiał we wszechświecie, po to, by dać życie następnym pierwiastkom. Następnym pokoleniu. W związku z czym zacząłem drążyć ten temat i proszę sobie wyobrazić, że w przeciągu paru miesięcy, bo dzieliło mnie akurat w 2004 roku do Dnia Kobiet, a chciałem wyjść, tak jak tu zresztą opisuję to w swojej książce, chciałem wyjść z jakimiś nowymi wiadomościami, chciałem zareprezentować nowe informacje w swoim gronu, swoich znajomych, swoich, no, w cudzysłowie, fanów. I faktycznie, studiując tylko i wyłącznie seksuologię czy biologię, odnalazłem kilka dalszych dowodów na to, że płeć żeńska pojawiła się we wszechświecie jako płeć pierwsza. I zacząłem w tym kierunku dawać wykłady. Widziałem po swoich znajomych, zwłaszcza jeżeli ze strony płci żeńskiej, iż te wykłady odniosły swoje zamierzone przeze mnie skutek, kobiety były takie dowartościowane, zadowolone. Postanowiłem napisać książkę, postanowiłem dalej drążyć ten temat. No, to było 2004 rok, w tym czasie napisałem ponad 280 stron, ale wydałem tylko dwie pierwsze, jakby najważniejsze, dwa pierwsze najważniejsze rozdziały związane z wytłumaczeniem, dokładnie opartym o dowody naukowe, o wytłumaczeniem, iż to faktycznie płeć żeńska jest tą płcią pierwotną, mało tego, że jest pierwotną, ale z tej płci właśnie wyewoluowała płeć męska. Druga część w tej książce mówi już o, ma rys historyczny i ukazuje, w jaki sposób nastąpiło przejście z matriarchatu, bo jakby nie było, kolejnym dowodem na to, że płeć żeńska jest bardziej pierwotną, jest matriarchat, czyli rządy nie tylko kobiet, ale również i wiara w bóstwa płci żeńskiej i wiara w jedną stwórczynię wszechświata, stwórczynię wszystkich istot, w boginię.
Rys historyczny, który jakby w pewnym sensie w dalszym ciągu potwierdzał tutaj tą tezę, czy twierdzenie o tym, iż płeć żeńska jest pierwsza. Ale główny cel, jaki mi przysługiwał, poza ukazaniem prawdy, bo jakby nie było, opieram się o dowody naukowe, ukazanie prawdy po to, by wywyższyć ten pierwiastek żeński, tak poniżany, sponiewierany, upokarzany przez dobre 3000-lecia, przez ostatnie dobre 3000-lecia, przez patriarchat. Po to wywyższyć, by przynajmniej dorównał pierwiastkowi męskiemu, przynajmniej. A przede wszystkim, by jego rola została dostrzeżona. Bo w dalszym ciągu, mimo różnych zobowiązań i państw, i różnych zobowiązań środowisk patriarchalnych, i kościoła, i religii, nadal istnieje olbrzymia dysharmonia pomiędzy jednym a drugim pierwiastkiem, a śmiem twierdzić, że to, w co w tej chwili oglądamy, ta nasza rzeczywistość, która nas w tej chwili otacza, jest niczym innym, jak tylko obrazem zdegenerowanego patriarchatu. Choroby Matki Ziemi. Proszę zwrócić uwagę właśnie, czym patriarchat właśnie się charakteryzuje. Od samego początku działał ekspansywnie i to z taką niszczycielską siłą. Jak poczytamy tutaj tą moją pracę, powołując się na badania neurobiologów z różnych dziedzin naukowców, dowiadujemy się, że taką siłę właśnie niszczycielską mają męskie hormony, które w pewnym momencie, ponieważ płód na początku jest żeński, płód wszystkich ssaków na początku jest żeński, a potem dopiero pod wpływem chromosomu Y następuje wytwarzanie hormonów męskich, głównie testosteronu, i pod wpływem jego niszczycielskiej siły dokonuje się zmiana, tak? Niszczy wszystko, co żeńskie na swojej drodze, i dokonuje się zmiana. Można to przełożyć również na nasz tutaj, na naszą rzeczywistość. Pod wpływem dominacji męskiego patriarchatu następuje wyniszczenie nie tylko związane z jednostką, bo mamy przecież choroby, choroby cywilizacyjne, stąd między innymi, tak jak powiedziałem tutaj, ten choroby cywilizacyjne są dowodem właśnie na to, co powiedziałem o degeneracji patriarchatu. Ale przede wszystkim wyniszczenie Matki Ziemi, która przecież też jest, należy do pierwiastka żeńskiego. Stąd wyjście z moją tutaj propozycją i tak jak powiedziałem, ta książka jest tylko wstępem, bo są dwie dalsze części, oczywiście przede wszystkim ukazujące całą historię degradacji płci żeńskiej i degeneracji patriarchatu, bo tak zresztą będzie brzmieć tytuł tej drugiej części, obraz degeneracji patriarchatu i obraz również krótka historia kobiety i obraz degeneracji patriarchatu. Wszystko po to, by w końcu do szerokiego grona, do szerokiej rzeszy ludzi dotarła ta wiadomość, że pierwotną jest płeć żeńska i o tym się mówi już od parunastu dobrych lat. Między innymi słynny psychoterapeuta Eichelberger również wspomina w swoich pracach, Erich Fromm. Coraz częściej też dochodzi do pewnych incydentów, właśnie niedawno, o których wspomniałem, pewna działaczka ruchu Femin, stojąc przy szopce noworocznej, bożonarodzeniowej, wykrzykiwała hasła, że to kobieta jest Bogiem. A zatem zaczyna się tutaj właśnie w tym kierunku coś dziać, by w końcu ludzie zrozumieli, iż należy się równowaga. I ta równowaga ma przynieść, ta równowaga, ta harmonia powinna przynieść w końcu
pokój i zdrowie na ziemi. No to czym w takim razie jest feminizm? Cóż, ja do końca nie propaguję feminizmu, mimo że propaguję wywyższanie pierwiastka żeńskiego, ale nie na takiej fali. Ponieważ feminizm raczej posługuje się, zresztą jednym z haseł feminizmu jest, by być inteligentniejszą od mężczyzny, a być dwa razy inteligentniejszą od mężczyzny kobietą, to jest pikuś. Często właśnie mówię o tym, iż należy rozróżnić inteligencję od mądrości, a zwłaszcza inteligencję związaną z materią, którą ja osobiście nazwałem w swojej pierwszej książce inteligencją materialną, w odróżnieniu od emocjonalnej i od duchowej inteligencji. Czyli IQ. Tak jest. Tak jest. Na tym się skupiamy. Na inteligencji materialnej, związanej z chociażby z korporacjami, tak? Jak tutaj sobie radzić, żeby jak najwięcej wyciągnąć dla siebie korzyści, czyli do siebie. Czyli przyświeca tutaj pierwiastek egoistyczny, egoizm, egocentryzm. Natomiast brakuje na naszej planecie altruizmu, czyli, brakuje czyli, empatii. Czyli to, co mówisz, to jest na zasadzie, jak być lepszym pasożytem, żeby więcej ukraść dla siebie. I ideałem jest kradzież, dlatego że wtedy przy najmniejszej ilości... Niewolnictwo w dalszym ciągu. Przy najmniejszej ilości środków finansowych mamy zysk jak największy. Czyli kradzież, grabież jest to ideał korporacjonizmu i tego zdegenerowanego patriarchatu. Jednym z takich tutaj przykładów na to, o czym mówimy w tym momencie, jest chociażby umiejscawianie swoich dochodów, zresztą potężnych, bo przecież ludzie przeciętni nie umiejscawiają swoich dochodów w rajach podatkowych, prawda? Nagłabić i jak najwięcej umieścić w rajach podatkowych po to, by po co, jak mamy miliony. No po prostu totalny brak empatii, totalny brak altruizmu, miłości, dobrej woli i tych właśnie energii, energii uczuć wyższych brakuje na naszej ziemi i tutaj zwracam się, można powiedzieć, wręcz do kobiet, by uczyły się generować, by uczyły, by zdobyły się, by nie trenowały tego i tej inteligencji, prawda, materialnej, nie wywyższały się, jeżeli chodzi o inteligencję nad mężczyzn, bo tej inteligencji jest zanadto, natomiast jest brak właśnie uczuć, prawdziwych uczuć, które są właśnie związane z pierwiastkiem żeńskim, bo przypatrzmy się, co głosili chociażby wielcy nauczyciele, tak? Czy Budda, czy Chrystus, oni wszyscy mówili o miłości, o współodczuwaniu, o empatii, o dobrej woli, o dzieleniu się, chociażby tutaj Mahomet, prawda? O tym, żeby codziennie dawać tą jałmużnę, jako wyraz właśnie wyższych uczuć. A zatem w tym kierunku, zresztą ten kierunek, czyli w górę, w stronę wyższych uczuć, jest tylko i wyłącznie ten kierunek jest właściwy. I dzięki temu możemy wyprowadzić Ziemię z chorób i wyprowadzić ludzkość z chorób. Dzięki tym uczuciom może zaistnieć szeroko pojęty pokój. No dobrze, ale wracam teraz do pytania, czym jest feminizm, ponieważ odpowiedziałeś, że nie propagujesz feminizmu, tak. To jest jasne. Tylko, więc nie propaguję. Jest ten taki feminizm, taki agresywny tak, w ramce, tak, nie? Taki feminizm. Zresztą feminizm, feministki są w pewnym sensie też taką odosobnioną, że tak się wyrażę, no w cudzysłowie sektą, też nie są do końca popierane przez wiele kobiet i wiele światłych kobiet, ponieważ no, z drugiej strony no, jest to w pewnego rodzaju odpowiedź na to, co w tej chwili też mamy, czyli na ten zdegenerowany patriarchat. Czyli druga skrajność. Druga skrajność. Przegięcie pały w drugą stronę. Tak, tak. Ale być może no, gdzieś uzyskamy jakiś konsensus, bo tak jak powiedziałem, może jest to potrzebne, by wygrać wojnę, to tutaj taki przykład bardzo, można powiedzieć, z dolnej półki i nieciekawy, ale ja niekiedy w rozmowach właśnie mówię, tak, by wygrać wojnę, to niekiedy trzeba
Przykład jako przykład daje ekspansję związaną w II wojnie światowej, tak? Hitleryzm, faszyzm i odpowiedzią na to był Stalin. Był też nawiedzony, prawda? Czyli druga skrajność, tak? Starły się i no, przyniosło to jakieś tam zwycięstwo. Oczywiście ja nie mówię, by tą drogą iść, ale może tutaj też w końcu i feministki osiągną jakiś sukces, bo nie ukrywam, że chociażby na naszym terenie, zwłaszcza polskim, pewne skrajności też są potrzebne, jeżeli chodzi o ruchy kobiet, ponieważ to, co propaguje w tej chwili akurat tutaj nasza władza, jest powrotem do niemalże średniowiecza w pewnych aspektach naszego życia i odpowiedzią na to muszą być pewne ruchy radykalne. Ale generalnie, jeszcze raz powtarzam, nie popieram tak skrajnego feminizmu, nie popieram tego hasła, o którym mówiliśmy tutaj, by być dwukrotnie inteligentniejszą osobą od mężczyzny. Natomiast popieram energie łagodne, łącznie z medytacją, która, jak zresztą zgodnie z przysłowiem, mowa jest srebrem, a milczenie złotem, która kropelka po kropelce drąży tą skałę materializmu i czyni swoje, czyli czyni pokój, czyni zdrowie. Tak, także dobre energie, których totalnie brakuje. Czyli tak reasumując, odnośnie tych inteligencji, mamy trzy rodzaje inteligencji. Jest to IQ, czyli ta materialna inteligencja, następnie jest inteligencja emocjonalna i inteligencja duchowa. I mając nawet obojętnie jaki kosmicznie wysoki poziom IQ, natomiast te dwie pozostałe nikłe, no to człowiek jest gorszy niż zwierzę, bo jest pasożytem. Tak, znaczy, może nie zawsze, ale zależy jak się wychował też. Tutaj przykładem, o którym wcześniej, na którego temat mówiliśmy wcześniej, jest ten przykład nazistów, prawda? Bo tak. W trakcie odbywania się procesu norymberskiego pewien chyba bodajże ze Stanów Zjednoczonych badacz zmierzył poziom inteligencji właśnie u nazistów i stwierdził, że on jest bardzo wysoki. Oto przykład właśnie na tą inteligencję, o której tutaj mówimy i którą generalnie potępiamy. Tak. Natomiast mieli oni z pewnością niską inteligencję emocjonalną, brak, duchową. Brak, tak, najczęściej brak duchowej. Tak, zindoktrynowane ideologiami i związanymi właśnie z takim nurtem właśnie, który przedstawiał faszyzm. Widzimy, prawda, no, co się w tej chwili dzieje, więc trzeba jakby na to też odpowiadać, na te skrajne ruchy. Dzisiaj mamy fantastyczną broń. Ja szerzę taką wiedzę o tym, iż wkraczamy w epokę prawdy, ponieważ chociażby badania naukowe potwierdzają to, co do tej pory mówili nauczyciele ludzkości, czy duchowi mistrzowie, iż siedząc i medytując, tworząc dobre energie, przyczyniamy się do tworzenia pokoju. I przyczyniamy się do tego, że te ruchy, te wibracje niskie, tak, zostają zniesione na szczęście i nie powodują konfliktów. Mimo wszystko, tak? Zobaczmy, tak? Przypatrzmy się, mimo całej oczywiście tutaj wielkiego, można powiedzieć, bałaganu i chaosu, który w tej chwili panuje, jednak wszyscy trzymają się pokoju. Wszystkim zależy na pokoju. Jest straszenie się, jest sprężenie mózgów, ale wszystkim jednak zależy na pokoju, ponieważ jest tak nagromadzona olbrzymia ilość środków związanych z zabijaniem, że w tym momencie trudno byłoby... Znaczy, agresja byłaby samobójstwem. Dokładnie. To jest podcinanie sobie gałęzi, na której siedzimy. Tak? A zatem jednak jest ten kierunek właśnie rozwoju, ten kierunek zresztą, o którym mówili, ponieważ, jak już powiedziałem,
Dzisiejsze badania, coraz doskonalszą aparaturą, coraz lepsze metody badawcze ukazują jednak, że tak, te wibracje tworzone podczas medytacji mają fantastyczną sprawczą moc pozytywną w odróżnieniu od tych wibracji negatywnych, skrajnych, destrukcyjnych. Jak sama nazwa wskazuje, są to śmiercionośne wibracje i mamy tą wiedzę, mamy potężny oręż. Tak jak powiedziałem, wracamy do tego, co propagowali, a propagowali nauczyciele, propagowali właśnie żeńskie energie i odnajdujemy to na szczęście wszędzie, na każdym kroku. Ja jestem takim dosyć tutaj, że się tak wyrażę, kinomanem, dosyć zawziętym, lubię obserwować, lubię oglądać i to, co się dzieje chociażby w sferze cinemy, to właśnie można zobaczyć, iż bardzo mocno jest wywyższany pierwiastek żeński. Chociażby zobaczmy na takim tutaj przykładzie Gwiezdnych Wojen, prawda? Nagle przebudzenie mocy i to nie jest kolejny Luke Skywalker, tylko jest to nagle Rea, tak? Czyli kobieta, pierwiastek żeński. Ale to wynika stąd, bo zaraz jeszcze taką kontrę ci powiem, że jeśli chodzi o bohaterów filmów amerykańskich, zawsze masz 50%, jeśli jest dwóch bohaterów, jeden musi być murzynem, drugi musi być biały, z tego względu, żeby też czarna część ludzkości amerykańskiej poszła do kina. I tak samo połowa musi być bohaterów mężczyznami, a druga połowa kobietami. Po to, żeby kobiety też poszły do kina i musi być motyw też miłosny, bo tu musi serduszko też podejść, oprócz tej zabijanki. Nie? Jest i tak, więc i tak, na pewno. Tutaj wszystko pewno. Musi być zbalansowane ze względów finansowych. Jest i tak, być może, że tutaj też w grę wchodzi ta inteligencja, którą potępiamy. Ale niemniej jednak, no, mimo wszystko się dzieje w tym kierunku, by kobiety też były dowartościowywane. By kobiety jednak zauważały, że jednak też posiadają, tak jak mężczyźni, tutaj moc, prawda? Moc. Kobiece moce są, no, są potężne. Jak się rozwiną, no to cała energetyka to wykazuje, tak? Czyli rozwiązania są już w samej naturze. Tak. Rozwiązania są też i w samej naturze, także z jednej strony my jak najbardziej świadomo rzeczywiście musi być poparta wpierw wiedzą, ale świadomie działamy na korzyść równowagi z jednej strony, ale z drugiej strony, tak jak też mówiliśmy już wcześniej, same są rozwiązania w naturze, tkwią w naturze i są one związane z reinkarnacjami. Upraszczając zupełnie, można powiedzieć tak, jeżeli mężczyzna, i to się bardzo często zdarza, ponieważ mam też grono takich fanów, czy klientów, czy też słuchaczy, którzy przychodzą tylko po to, żeby namierzyć im reinkarnację, zwłaszcza poprzednią reinkarnację, dzięki któremu to procesowi te osoby stają się bardziej wiedzące i są bardziej świadome, dlaczego mają takie, a nie inne obciążenia. I bardzo często się zdarza, a ponieważ więcej przychodzą kobiety, więcej przychodzą do mnie panie, chociażby ze względu na to, że im mają bardziej rozwiniętą intuicję, która jest związana właśnie z tą inteligencją emocjonalną, a nawet duchową, więc one tutaj bardziej to czują, przychodzą, pytają się i bardzo często tak się zdarza, że badając poprzednie reinkarnacje odkrywamy, iż zwłaszcza poprzednia reinkarnacja była męska. Tej osoby, która w tym momencie jawi się jako kobieta. A przecież nie przychodzą kobiety radosne, zadowolone, usatysfakcjonowane, bo wszystko się układa, fantastyczni partnerzy, tylko przychodzą właśnie kobiety niezadowolone, usatysfakcjonowane z dotychczasowego życia, zwłaszcza
jeżeli chodzi o relacje pomiędzy płciami. I okazuje się, że poprzednie reinkarnacje tych kobiet, które były męskie, niestety, ale stworzyły tak zwany dług karmiczny. Dług karmiczny związany właśnie z płcią. Wynikał on niestety najczęściej z indoktrynacji różnymi dogmatami, teoriami religijnymi, chociażby o tym, że to Adam był pierwszy, że to Adam jest wywyższony, stworzony przez Boga, tak, na wzór i podobieństwo, a kobieta została stworzona z jego żebra jako towarzyska, jako dodatek i tak dalej, i tak dalej. Chociaż tak naprawdę to na początku nie było takiego myślenia, dopiero później wraz z rozwojem zwłaszcza tak zwanych religii monoteistycznych, patriarchalnych religii monoteistycznych, które są zwieńczeniem patriarchatu, bo przed monoteistycznymi były religie związane z panteonem, na których czele stał Bóg, prawda, Bóg władca, tak jak przypuśćmy Zeus w panteonie bóstw greckich. Potem dopiero przyszedł monoteizm jako zwieńczenie, czyli wiara w jednego Boga. I tu powstały olbrzymie różnego rodzaju nierównoważące dogmaty religijne, które tak mocno wpłynęły na zwłaszcza płeć męską, że totalnie mężczyźni potrafili zatracić swoją dobrą naturę, bijąc, zabijając nawet swoje współmałżonki, co w pewnych okresach dziejów spotykało się, nawet i w odrodzeniu, nie spotykało się, nie było karane. Nie było albo prawie karane, albo niewielką karę taki delikwent otrzymywał, mimo że pozbył się swojej małżonki w niegodziwy sposób. No widzimy teraz, co w islamie się dzieje. Tak, tak, dokładnie też właśnie to mówię swoim tutaj klientom, czy nawet słuchaczom, iż to, co działo się u nas jeszcze 500-400 lat temu, zwłaszcza wtedy, kiedy na terenach Europy wybuchały co chwilę wojny religijne, zwłaszcza pomiędzy wyznawcami Chrystusa, no tutaj taki przykład, to jest katolicy, tak, zabijali się nawzajem, zabijali protestancji, katolików, niedawno, bo w latach 80. bodajże dopiero zakończył się ten konflikt na terenie Irlandii i Wielkiej Brytanii. W każdym razie to wszystko wynikające, to co widzieliśmy, tak, to co historia nam mówi, tak dzisiaj mamy właśnie w islamie. Skłócenie totalne w łonie samego mahometanizmu. I tutaj na marginesie mogę powiedzieć taką ciekawostkę, iż Mahomet zakazywał w swoich naukach nie tylko zabijania się pomiędzy swoimi wyznawcami, ale również okaleczania się. Więc ja, można powiedzieć, można zadać takie pytanie, jak się to ma do okaleczania kobiet, czyli obrzezania kobiet, który to proceder tak naprawdę wyrósł około 1400 lat przed Mahometem. To nie był wymysł Mahometa islamu. Mahomet zakazywał, ale on tak się uchował, prawda, że do dzisiejszego, to jest totalnie pogański proceder. I tak jak powiedziałem, Mahomet zakazywał, a zatem w pewnym momencie można powiedzieć, że przewraca w grobie, widząc to, co się dzieje, jeżeli chodzi o teren islamu i sfery tutaj wpływów tej religii. Dobrze, co to jest ruch WWW? Tak, ja też postanowiłem założyć, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów. Znowu powtarzam takie słowo, chociaż nie używam na co dzień, swoich tych ludzi, którzy lubią mnie słuchać, którzy doceniają, którzy słuchają, którzy zaciągają mnie porad.
założyłem ruch Wiedza, Wola, Wolność, czyli WWW w skrócie. Ponieważ w tym roku akurat tak się zdarza, że obchodzę 30-lecie swojej działalności jako terapeuta energetyczny, uzdrowiciel, ale nie tylko. Ponieważ po 20 latach już zauważyłem, że tak naprawdę mając dostęp do pewnych uniwersalnych energii o wysokich wibracjach, można tak naprawdę nie tylko uzdrawiać, ale również pomagać w każdej sferze, w każdej sferze życia. A zatem wyciągając tutaj olbrzymią wiedzę z doświadczenia tych 30 lat mojej pracy, założyłem taki ruch. Mamy spotkania, na których propaguję właśnie te wychodzenie z tych energii destrukcyjnych, wychodzenie w górę, w stronę właśnie światła, w stronę wysokich wibracji, w stronę pozytywnych uczuć, w stronę pozytywnych emocji. Zresztą, Boże kochany, no ja jestem jednym z licznej grupy już tych osób rozproszonych po całym świecie, który to propaguje. Gdzieś tutaj akurat ten teren zostałem, że tak się wyrażę, rzucony w Poznań i stwierdzam, że swego czasu, no dzisiaj mam więcej trochę tutaj tych klientów, ale na terenie Poznania było bardzo mało pacjentów i klientów przychodzących do mnie. Natomiast gdzieś z innych miast, nawet taką jako ciekawostkę swojego czasu pracowałem w Instytucie Wiedzy Walologicznej i w pewnym momencie tutaj swojej kariery odszedłem, ale nagle dowiedziałem się, że Instytut w zasadzie no ma tutaj jakąś niewielką grupę. Wszystko się przeniosło do Warszawy. Bo okazało się, że to, co Instytut organizował, wszelkiego rodzaju szkolenia, warsztaty na terenie Poznania, to ponad 50% osób przyjeżdżało z Warszawy, a 10% było tylko z Poznania. Więc Instytut się przeniósł do Warszawy. I ja, dogadując się tutaj z właścicielką, z Ireną Galińską, postanowiłem wskrzesić na nowo tutaj, bo tutaj zresztą Instytut został założony, ja byłem jego pierwszym terapeutą w 1997 roku, i postanowiłem pomóc, by jednak tutaj z powrotem wydobyć, prawda, ten Instytut, który propaguje dobre energie. I to się faktycznie udało. Także ten po pół roku w zasadzie zaczęło więcej przyjeżdżać ludzi do Poznania, zaczęły też się odbywać właśnie spotkania na terenie Instytutu w Poznaniu. Ale do czego zmierzam? Zostałem rzucony właśnie na ten teren, ponieważ, może nie ponieważ, ale ten teren jest tutaj poznański szczególnie trudny, bardzo mocno osadzony w materializmie. Stąd może nie na darmo, ale Kulczyk był tą osobą wiodącą, jako najbogatszy Polak. Tak, ten teren jest tutaj trudny i nie ukrywam, że powoli, jakimiś małymi kroczkami. Stąd to wyjście, tak? Wiedza, wola, wolność. Dlaczego propaguje, dlaczego taka nazwa? Otóż, by zacząć praktykować i zacząć być świadomy tych energii, wpierw musi być dostarczona wiedza. I cały czas podkreślam to, jestem chętny do jakiejkolwiek polemiki i wchodzimy w okres prawdy. Ta prawda zaczęła wypływać wraz z wiedzą z różnych rejonów świata. Z wiedzą nie tylko na temat, jak się odżywiać, nie tylko na temat, co robić, by być osobą zdrowszą, bardziej samodzielną, ale również a w szczególności wiedzą duchową. I jednym z pierwszych takich propagatorów tej wiedzy był Max Fridolin Long,
Nie wiem, czy słyszeliście. Tak, ten od Huny. Tak, ten od Huny, który na przełomie wieków XIX-XX odwiedził właśnie Hawaje i ci tak zwani kahunowie, strażnicy wiedzy, strażnicy tajemnicy, powierzyli mu tą wiedzę, prawdopodobnie dostając od swoich opiekunów. W pewnej części tylko. Dobrze, w pewnej części. Jednak i to tak zaczęło już tutaj podnosić wibracje, bo coraz więcej ludzi zaczęło tak tą wiedzę nie tylko przyjmować, ale stosować, praktykować. Dalej, potężna wiedza wypływająca, zwłaszcza w latach 60., nie wiem, to był okres, kiedy panowała w Wietnamie wojna i wtedy też zaistnieli Beatlesi i zaistnieli różni guru propagujący, hipisi, ten właśnie okres, tak, ta dekada właśnie buntu i wtedy zaistnieli też właśnie rodzaju mistrzowie, którzy zaczęli propagować, wychodzili, tak, jako przeciwieństwo tej nieciekawej tendencji, tak, komercjalizmu, nieciekawej tendencji dążenia do coraz większych zasobów, tak, do gromadzenia bogactw, wychodzili z wiedzą. Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz, prawda? Im więcej dajesz miłości i tak dalej, i tak dalej. To były te lata właśnie początkowe lata związane z wyjściem właśnie tej wiedzy. Ta wiedza coraz bardziej się upowszechnia. I tak jak już mówiłem wcześniej, dzisiaj badania, chociażby badania mnichów tybetańskich, czy badania różnego rodzaju też przedstawicieli jogi, tak, za pomocą bardzo skomplikowanej aparatury, badania fal, jakie wysyła mózg i tak dalej, okazuje się, że tak, mają siłę sprawczą w kierunku pozytywnym. Tak. I tutaj przytaczam taki bardzo ciekawy, mianowicie zapomniany, ale ja go mocno przypominam, bo to w latach 70. wykonano eksperyment, efekt Maharishiego. Efekt Maharishiego, zresztą Maharishi Mohesh Baba, propagujący tak zwaną medytację transcendentalną, on jako zawodowy matematyk, bo oprócz tego, że był joginem, skończył uniwersytet, obliczył, że wystarczy 1% ludzkości medytujących. Pierwiastek z 1%. Pierwiastek z 1%, tak. Przepraszam, by panował pokój na ziemi. I on propagował tą swoją medytację, inni propagowali inne medytacje. Ja osobiście również na bazie oczywiście, bo nic jakby nowego nie wymyśliłem, ale bym bardziej przybliżyć medytację, by bardziej przybliżyć medytację przeciętnym ludziom, bo nie ukrywam, że pewne formy medytacji są dosyć trudne, zwłaszcza gdy zaczyna się, prawda, na samym początku liczenie tutaj w tym systemie 4 sekundy wdech, 4 zatrzymanie, 4 wydech, 4 zatrzymanie i jest to, uważam, że dla początkujących dosyć trudna droga medytacyjna, dlatego ja poszedłem, że tak się wyrażę, bardziej w stronę łagodności i nazywając to medytacją wolności, mówię o tym, by usiąść się, tak jak zresztą Krishnamurti, usiąść się, mówił też o tym, usiądź się, oddychaj, przerzuć uwagę, co się dzieje i rozluźnij się. Czyli umysł jest czymś zajęty, ale przerzucamy uwagę na te aspekty, które są niedostrzegalne, czyli na oddychanie i na to, co się dzieje w momencie zatrzymania oddechu, wydechu, co się dzieje z naszym wnętrzem, jakie są reakcje, jakie są odczucia. Uwalniamy tym samym te obszary, zwłaszcza w lewej półkuli mózgowej, bo lewa półkula mózgowa jest półkulą związaną z inteligencją, z męskim racjonalizmem, z analizą, a prawa półkula żeńska jest właśnie związana z odczuciami, z intuicyjnością, a nawet z tak zwaną życiową mądrością.
I w tym momencie uwalniając, tak, to ciągłe, ten ciąg z tego, uwalniając się z tego ciągłego strumienia myślenia, już nie mówię o myśleniu tylko i wyłącznie tak, co tu włożyć do gara, czy takim typowo myśleniu materialnym, uwalniając się, powodujemy, że następuje synchronia. Synchroniczna współpraca pomiędzy lewą i prawą półkulą. Jeżeli będziemy trenować, zgodnie z pięknym stwierdzeniem, trening czyni mistrza, osiągniemy tą równowagę na co dzień. Osiągając równowagę pomiędzy lewą i prawą półkulą, w tym momencie uzyskujemy dostęp do potencjału, który do tej pory był nam nieznany. Ponieważ patriarchat, jednym z obrazów takich jest patriarchat spowodował, że większość ludzi, również i kobiet, posługuje się lewą, racjonalną, materialną półkulą. By osiągnąć, stąd zresztą naukowcy, którzy stwierdzili, że przeciętny człowiek użytkuje, tak, tylko i wyłącznie posługuje się od 5 do 10% potencjału zawartego w umyśle. Możliwościami, tak? 5-10% możliwościami. Tak, zgadza się, ponieważ, prawda, tylko i wyłącznie pewne obszary lewej półkuli eksploatowane, a prawa półkula mało co używana, a zresztą to, co my nazywamy paranormalnością, a to, co na wschodzie mówi się o czymś, to tak zwanych zjawiskach paranormalnych, parapsychicznych, na wschodzie czegoś takiego nie ma, uznając, że są to przejawy wyższych poziomów świadomości. I właśnie w tym momencie rozwijamy również i ten potencjał obok potencjału obronnego, który jest totalnie zdewastowany przez tą cywilizację zdegenerowaną, zresztą zwaną cywilizacją śmierci, tak? Mamy cywilizację naukowo-techniczną, zwaną cywilizacją śmierci, kancerogenną. Ja jako terapeuta mógłbym powiedzieć parę słów na ten temat, ale krótko tylko, iż tak naprawdę wszystkie wytwory tej cywilizacji, kupujesz nowy sweterek, ty tego nie czujesz, ja muszę ten sweterek wyprać, powiesić, odpromieniowywać, by wyrzucić to, co jest związane z barwą, tak, tego swetra, czy koszuli, tak, co jest związane z tym zawartymi w tych barwnikach metalami ciężkimi. Bardzo. I teraz, jeżeli cały czas jesteśmy nieświadomi i przypuśćmy, ubieramy się tak, spożywamy pokarmy nieciekawe, czyli tak zwane, można powiedzieć, wręcz destrukcyjnie działające, silnie zakwaszające organizm. Dodatkowo przychodzą negatywne energie, stąd mutacje zwane nowotworami. Odpowiedzią na to ma być właśnie synchroniczna współpraca, osiągnięta w wyniku praktyki medytacji, praktyki oczywiście jeszcze innych, świadomego oczyszczania się, świadomego odreagowywania stresów, takiego życia, dzięki któremu stajemy się bardziej wrażliwi z jednej strony, ale z drugiej strony też silniejsi, bo tą wrażliwość musimy ochronić. Jeżeli ja założę, i tak się często zdarzało, zakładam jakiś nowe ubranie, i zaczynam odczuwać, szybko ściągam, ale muszę teraz naładować się i zlikwidować to, co już wciągnąłem w swój organizm. No, jest to wynik 30 lat, jak pracuję jako terapeuta, ale 33 lata przedtem różnego rodzaju ćwiczenia, praktyki duchowe i to dopiero doprowadziło, że osiągnąłem pewną wrażliwość i możliwości energetyczne. A cały czas pracując i nad sobą, i z pacjentami, jeszcze bardziej się człowiek uwrażliwia, a zatem z jednej strony olbrzymia wrażliwość, a z drugiej strony musi być ta moc, dzięki której ja tą wrażliwość potrafię ochronić. No to w takim razie może przejdźmy, co to jest 5O.
Tak, w mojej książce, w pierwszej książce pod tytułem Inteligencja materialna, poszerzona świadomość i zjawiska paranormalne, posługuję się takim sformułowaniem 5O. Rozumiem pod tym proces, pewnego rodzaju proces, dzięki któremu powinniśmy osiągnąć chociażby większą wrażliwość, ale też większą moc. 5O to oczyszczanie, to odreagowywanie, opanowywanie, otwarcie i obdarowywanie. Wszędzie w zasadzie, gdziekolwiek się byśmy nie spotkali, jakąkolwiek, nie wiem, czy szkołą, te procesy bardziej lub mniej są uwypuklone. Są po to, by przekroczyć pewne granice związane chociażby z nagromadzeniem w naszej podświadomości emocji, negatywnych emocji, które już im więcej tych emocji, tym bardziej destrukcyjny ich charakter jest, a zatem im więcej będziemy pracować nad oczyszczeniem się z tychże właśnie emocji o destrukcyjnym charakterze, tym bardziej stajemy się, tym bardziej może inaczej, przepustowość energii, tak, z dołu, przepustowość energii, która płynie od nasady kręgosłupa w górę, będzie większa. W tym momencie dzięki czystości osiągamy większy przepływ energii. Można to wręcz porównać do czegoś takiego jak do rury, tak? Im bardziej rura jest zapchana, zlepiona różnymi nieczystościami, tym przepustowość tej rury jest mniejsza, czyli światło, tak? Światło tej rury się zamyka. Jeżeli poddamy tą rurę procesowi oczyszczenia, różnymi oczywiście tutaj chemikaliami i tak dalej, wtedy uzyskamy odpowiednią przepustowość tejże rury. I tak samo jest, czy podobnie jest przy procesie oczyszczania się ze starych emocji, starych negatywnych emocji. Proces oczyszczania, króciutko, tak jak powiedziałem, ze starych, nawet sięgających życia embrionalnego emocji, ponieważ embrion, noworodek, nie noworodek, płód jest ściśle powiązany z emocjami matki. Kolejny proces odreagowywania, tak, czyli można powiedzieć pozbywania się na bieżąco tychże emocji, które napływają w wyniku codziennego naszego życia, trudów codziennego naszego życia. I mamy na szczęście coraz więcej ludzi rozumiejących to i widzimy, tak jak jeszcze to miało miejsce 30 lat temu, gdzie ludzi biegających wręcz pokazywano palcami, się śmiano z nich. Dzisiaj biegających mamy niemalże o każdej porze doby, bo wychodząc z pieskiem o 12 godzinie w nocy potrafię dostrzec właśnie takich ludzi jeżdżących na rowerze czy biegających. Tak, jest to pewnego rodzaju forma odreagowywania. Mam tu na myśli szeroko pojętą rekreację. Ruch jest kapitalną formą odreagowywania stresu. Zresztą ja do tej pory, ponieważ z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego i obok medytacji ruch, jeszcze raz ruch polecam. Zresztą, proszę Państwa, człowiek, nie tylko ssak jakikolwiek przychodzący na ten świat, o co walczymy w pierwszym rzędzie? O to, by oddychał i ruszał się. To jest podstawa. I dzisiaj naukowcy doszli do tego, do czego my już, o czym my dawno mówiliśmy, i umiejscawiają u podnóża piramidy zdrowia nie jakieś sałatki, soczki i tak dalej, tylko ruch i oddech. To jest fundament, to jest podstawa życia i zdrowia. A zatem, tak jak powiedziałem, odreagowywanie poprzez ruch, poprzez rekreację, ale nie tylko, poprzez słuchanie muzyki relaksacyjnej, poprzez medytację, poprzez relaks.
A zatem ta wiedza, którą tutaj uzyskujemy, tak, chociażby czy od Kahunów, czy ze wschodu, dalekiego wschodu, właśnie na ten temat mówi. Trzeci etap to jest również związany bardzo blisko z odreagowaniem, też z sytuacjami, zwłaszcza na sytuacjami dotyczącymi naszego tu i teraz, czyli opanowywanie. Opanowywanie sytuacji przynoszących stres, opanowywanie strachu, lęku, opanowywanie agresji. Jest to bardzo silne, świadome oddziaływanie na siebie i tutaj trzeba mocno krytycznym wzrokiem na siebie spojrzeć i dojrzeć do tego, by stwierdzić, że tak, te emocje mają bardzo destrukcyjny charakter, jeżeli nawet nie na mnie, to na otoczenie. Czyli tu wchodzi w grę inteligencja emocjonalna. Tak jest, dokładnie. A zatem tutaj bardzo temu służą afirmacje, czyli słowa i zdania pozytywne, afirmacje oraz wizualizacja. I muszę przyznać, że wizualizacja jest fantastycznym treningiem dla prawej półkuli. Są ludzie, którzy tak mocno związani z materializmem, którzy nie potrafią wizualizować. Mogę sobie to wyobrazić? Tak. Spotkałem się z takim. Zamykają oczy, nie widzą nic, ciemność. No, jest to zubożenie właśnie tego, o czym tutaj mówimy. Zubożenie związane z utratą niemalże tych cech, tych atrybutów związanych z prawą pokulą. I końcową, że także wyrażę, fazą jest otwarcie się na przepływ i przede wszystkim na przyjmowanie dobrych energii i na obdarowywanie dobrymi energiami, tak? Otwarcie się. I taki najbardziej, można być lapidarny, trywialny przykład, to jeżeli młody człowiek, mężczyzna dostaje jednego, drugiego, trzeciego kosza, on ma dwie drogi. Albo się zamyka i mówi, nie ma miłości, koniec, kończę, nie poszukuję. Albo, co jest właściwą drogą, albo poszukuje dalej, tak? Poszukuje dalej. I zgodnie z pięknym, starożytnym powiedzeniem, kto szuka, ten znajduje. A zatem właśnie otwarcie się na to, na dobre energie, nie zatracanie się, nie poddawanie się ciężarowi tych negatywnych energii, wprost przeciwnie, tak? Otwarcie się, nadal poszukuję, będę poszukiwał, nadal poszukuję. I jako ostatnim takim właśnie aspektem tychże wszystkich procesów jest naturalne obdarowywanie. Naturalne obdarowywanie, które ja uważam, że jest przejawem prawdziwej miłości. Obdarowywanie bez oczekiwania na jakąkolwiek zapłatę. Obdarowywanie po to, by druga osoba czy osoby były po prostu szczęśliwe, bo ich potrzeby, pewne potrzeby zostały zaspokojone. I to się dzieje coraz częściej, czy chociażby jakieś tutaj takie charytatywne, różnego rodzaju akcje związane z posiłkiem, tak? Nagle jakiś człowiek, wykładowca, nie wiem, kupuje stary autobus, wozi zupę, tak? Rozdaje bezdomnym. Inna grupa też, prawda, codziennie na pewnym placu się spotyka, zwłaszcza w tym czasie, w którym akurat przeprowadzamy ten wywiad, w czasie zimy, kiedy jest to zapotrzebowanie największe na ciepło, na gorący posiłek. O, tych akcji jest coraz więcej, jako wyraz właśnie serca, jako wyraz czystej, no, miłość nie ma przymiotnika, czyli jako miłość. Tych energii właśnie potrzeba. Tak, moglibyśmy długo mówić, ale to są jakby takie patriarchalne kwestie, bo to jest lewa półkula, tylko gadanie, dyskusja. Tak jak powiedziałeś, natura sama wnosi pewne rozwiązania i pozwólmy tej naturze zharmonizować świat samodzielnie. Ważne jest, żebyśmy słuchając tego, rozmawiając na ten temat, wiedzieli, że tak jest. Nie? Tak jest. Więc wiedza jest podstawą. Tak, może na tym zakończmy i tylko na koniec proszę podsumuj jakoś, co jeszcze może nie poruszyliśmy,
co jeszcze jest ważne. Ja wrócę tutaj może do tej mojej pracy. Ewa była pierwsza, koniec mitu Adama. Przewrotnie tutaj użyliśmy pewnej symboliki z astrologii. Wrócę tylko króciutko. Chciałem powiedzieć, że wszystkie treści, które tutaj umieściłem, są poparte naukowymi dowodami. I ja również tutaj literaturą, tak zwanym bibliografii na tej stronie, wyrzucam literaturę z górnej półki, czyli dziwna rzecz, bo z jednej strony tak, nauka wie o tym, ale z drugiej strony nie ma takich osób, które by się odważyły wysunąć mocno tutaj te argumenty i jasno powiedzieć, tak, Ewa była pierwsza. Nie, nauka gdzieś tam lawiruje, ponieważ jeszcze podlega patriarchatowi. A zatem nawet kwestie, tutaj jak poruszam kwestie sutków, tak, bo po cóż mężczyźnie są sutki, skoro nie karmi. Sutki, mało sutki są tylko wyrazem zewnętrznym, ale mężczyzna również posiada w swoich piersiach gruczoły, pozostałości w zasadzie po gruczołach mlekowych. Po cóż mężczyźnie, prawda? No, naukowcy mówią, że gdyby posługiwać się właśnie teorią ewolucji, wtedy jasno na białym wyszłoby tak, że to jednak płeć żeńska jest tą płcią pierwotną, z której wyewoluował potem pierwiastek czy mężczyzna. Ale nie, naukowcy lawirują, że w życiu płodowym sutki się pojawiają. Natomiast do końca nie potrafią jakby przyznać tej racji. No cóż, jeszcze ten patriarchat się trzyma, ale ja cały czas mówię o takiej rzeczy. Mamy teraz zimę, ale za 3 miesiące przychodzi wiosna i zima odpuszcza. Tak samo się dzieje właśnie w tej sferze, tak? Prawda, prawda, jak oliwa wypływa na wierzch. I jeszcze tutaj taką rzecz propaguję, mianowicie szerzę wiedzę na temat dorosłości. Pod wpływem tejże wiedzy i pod wpływem tejże wiedzy i prawdy związanej z zawartymi informacjami w tej wiedzy, ludzkość dorasta. Właściwie to ludzkość dorosła, by poznać wiedzę. Po co dorasta? Po to, by stać się osobami bardziej świadomymi, odpowiedzialnymi, samodzielnymi. Na tym polega dorosłość. Czyli bez rodzica. Tak jest. Bez tej władzy takiej typu właśnie. Państwo jako rodzic. No nie tylko państwo, ale też byśmy musieli tutaj zahaczyć o religię, prawda? Także odejście od tego, co jest jakby tutaj związane nie nade mną, a to, co we mnie, tak? Ten pierwiastek, który tkwi we mnie i ten pierwiastek boski należy rozwijać, przechodząc wyżej zgodnie z tym, jak usytuowane są poziomy świadomości i odpowiadające im czakry, prawda? Portale energetyczne. Także ludzkość jako całość wkracza w dorosłość, stąd wypływ wiedzy, stąd wypływ prawdy, po to, by podjęła się życia samodzielnego. I znowu tutaj, tak jak na wzór 5O, propaguje 3Z. Samodzielne zdrowie, samodzielność, tak? Odpowiedzialność, samodzielność z kwestii zdrowia, życia i zbawienia. Jasne. Dziękuję bardzo. Również dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję.